Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Konfederacji, kolejnej konferencji prasowej, w której mówimy w tych wyborach o kwestiach bezpieczeństwa, jeśli chodzi o żywność, jeśli chodzi o produkcję rolną, jeśli chodzi o walkę o polskie rolnictwo, które spełnia bardzo ważną rolę w naszej gospodarce, w naszym społeczeństwie, w naszej kulturze. Dlatego już bez zbędnej zwłoki oddaję głos przedstawicielom środowisk rolniczych. Zabierze głos pan minister Krzysztof Tołwiński oraz pan Marcin Bustowski. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, chcieliśmy tu w obliczu wszystkich tych, którzy tworzą Konfederację z panem prezesem na czele, wyraźnie powiedzieć: Konfederacja nie pozwoli ubliżać polskim rolnikom. Konfederacja nie pozwoli dyskredytować ciężkiej pracy i tego najlepszego surowca, jaki mamy w Europie, produkowanego przez polskich rolników. Konfederacja nie pozwoli, panie prezesie, szanowni panowie, także ubliżać sobie, ze względu na to, że odkrywamy nieudaczność, niechlujstwo i niedbalstwo rządu w zakresie nadzoru nad przetwarzaniem żywności. A tu w żaden sposób winy rolnika być nie może, bo nie ma nawet jego wpływu. Nie pozwoli jednocześnie nam ubliżać, mówiąc, że realizujemy, kochani, jakieś prorosyjskie kierunki. Jeśli tak miałoby być, to my pytamy obecnie rządzących, pytamy ministra Tchórzewskiego, ministra energii, dlaczego pozwala w imieniu tego rządu importować tyle rosyjskiego węgla i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, szanowni państwo, Konfederacja dzisiaj opiera się na materiałach, dowodach i dokumentach. A takim dokumentem jest raport Najwyższej Izby Kontroli, opublikowany pod koniec roku 2018, który nie pozostawia suchej nitki na działaniach rządowych, rządu Prawa i Sprawiedliwości oraz rządu Platformy Obywatelskiej i PSL-u, ponieważ mechanizmy są te same. To, że mamy dzisiaj do czynienia z bardzo poważnymi nadużyciami w przemyśle rolno-spożywczym, to, że mamy dzisiaj do czynienia z kwestionowaniem przez Najwyższą Izbę Kontroli nadzoru nad systemem bezpieczeństwa żywności, którą nadzoruje pięć instytucji niewydolnych, prawdopodobnie łącznie, gdybyśmy sumowali z różnymi projektami, instytutami, około miliarda złotych idzie na to, żeby dzisiaj nadzorowały te instytucje, a stan rzeczy mamy taki, że między innymi przy produktach żywnościowych mamy przekroczenie norm, to są bardzo alarmujące dane, proszę Państwa, przepraszam, ile przypryję, ale przy produktach żywnościowych w przedziale najmłodszych naszych, czyli dzieci, tych, których powinniśmy się troszczyć, przekroczenie norm o 400, 500, 200%. I nie dotyczy to tylko azotanów, ale to dotyczy wszelkiego tytułu tak zwanych dodatków chemicznych. I powoli, jak gdyby kończąc ten dramatyczny wątek, pokazuję Państwu, że polskie laboratoria, system ten nadzoru, który tutaj mamy do czynienia, jest w stanie w ogóle 300 istniejących różnego typu dodatków odpowiadających za 27 różnych funkcji technologicznych naszej żywności. Coraz bardziej to przypomina chemię, a nie żywność, a tym bardziej tą produkowaną przez polskiego rolnika naturalną. Może system polski obecny w laboratoriach zbadać tylko 65. Dlaczego? Bo czynniki, bo dzisiaj tego typu możliwości laboratoryjne są na tym poziomie. Co to oznacza? To oznacza, że nie mamy gwarancji dzisiaj do nadzoru nad tym systemem bezpieczeństwa i ja się tu posłużę także partnerem tego rządu, czyli Stanami Zjednoczonymi, no bo chyba wszyscy wiemy, że tego rządu partnerem są Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone zakwestionowały w marcu 2018 roku system nadzoru nad bezpieczeństwem, kontrolą jakości w Polsce poprzez Główny Inspektorat Weterynarii, wskazując, że nie będą importowały z Polski wieprzowiny, jeśli się nie zmieni system nadzoru lekarzy weterynarii na tak zwanych urzędowych. W związku z tym wymusiły, iż w lipcu tego roku na wniosek Stanów Zjednoczonych Głównego Inspektoratu Weterynarii zatrudniono u nas 65 dodatkowych lekarzy, ale już nie tych prywatnej praktyki, tylko funkcjonariuszy państwa. Proszę Państwa, w ostatnim momencie właśnie
władza, która nie wie co mówić, to panikuje, więc zwołała konferencję prasową w obecności ministra rolnictwa i także trzech pozostałych ministrów, czyli IJHARS, czyli Sanepid, czyli Główny Inspektorat Weterynarii i próbowali udowodnić, że, no, że proszę Państwa, nie są takimi, jakimi są, a ta rzeczywistość, z którą mamy do czynienia w faktach, wygląda zupełnie inaczej, używając jednocześnie takich słów, że ktoś udaje rolnika. Zapewniam Państwa, od 30 lat jestem rolnikiem, Panie Prezesie, Szanowni Koledzy, Szanowni Państwo, więc to była drobna uszczypliwość. Natomiast my mamy bardzo konkretny wniosek, który mam nadzieję Pan Poseł Robert Winnicki przełoży to już na fakty czyny, fakty pierwsze, powiedzmy takie już bezpośrednio parlamentarne, sejmowe. Jeśli Pan doktor Jarosław Pinkas jest krajowym konsultantem do spraw zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, tak. Jednocześnie pan doktor Jarosław Pinkas jest dzisiaj szefem Sanepidu, czyli Głównego Inspektoratu Sanitarnego i łączy te dwie funkcje, które wzajemnie się no, w tym wypadku nakładają. Mecenasem jest w własnej sprawie, jest ewidentny konflikt interesów, a raport NIK-u to nie nasza Konfederacji w tym wypadku narracja, tylko raport NIK-u, który, jeszcze raz powtarzam, ma bardzo konkretne wskazania do szefa Sanepidu, ministra rolnictwa, ministra zdrowia. W związku z tym, jeszcze raz proszę Państwa, mamy prawo przy takim nadzorze, przy rządach Prawa i Sprawiedliwości, my jako polscy konsumenci czuć się zagrożeni. I mam nadzieję właśnie, że my jako Konfederacja złożymy stosowne wnioski, odwołanie tych panów, ale to poseł chyba Robert Winnicki już jak gdyby dokończy. Dziękuję. Szanowni Państwo, Związek Zawodowy Rolników Solidarni Marcin Bustowski, działamy w ramach Konfederacji z Konfederacją do wyborów parlamentarnych. Proszę Państwa, to jest opinia urządzenia, które jest sprzedawane w 40 krajach. Pan minister Krzysztof Ardanowski nazywa, że na podstawie tego urządzenia, które mierzymy azotyny, azotany, ale nie tylko azotyny, azotany, ale inne pierwiastki, które wskazujemy i substancje znajdujące się w żywności, a raport Najwyższej Izby Kontroli wskazuje, że przekroczenie norm substancji w żywności 85 w korelacjach różnych może powodować raka. To jest opinia Najwyższej Izby Kontroli. Pan minister Jan Krzysztof Ardanowski po opublikowaniu tego raportu Najwyższej Izby Kontroli, a zarówno premier Rzeczypospolitej Polskiej, zarówno minister zdrowia, główny inspektor sanitarny nie odnoszą się, proszę Państwa, do raportu Najwyższej Izby Kontroli. Mamy tutaj do czynienia ze wzrostem zachorowalności na raka. Dzisiaj przemysł spożywczy, rolno-spożywczy przetwórstwa, to nie jest przemysł rolno-spożywczy przetwórstwa, tylko przemysł chemiczny. Dyskonty powinny zmienić w Polsce nazwę na dyskonty chemiczne. Proszę Państwa, jeśli wskazanie przez raport Najwyższej Izby Kontroli jest takie, że żywność sprzedawana w Polsce, a w szczególności mięso, może powodować rozwój chorób rakowych u ludzi, a wzrost jest potężny chorób rakowych, to należałoby się zastanowić, skąd to się bierze. Dzisiaj jasno i wyraźnie można powiedzieć, że jeżeli, proszę Państwa, nic z tym nie zrobimy, to zabraknie miejsc w szpitalach onkologii. Na, proszę Państwa, widząc tą całą sytuację związaną nie tylko z przemysłem rolno-spożywczym, ale z sytuacją refundacji finansów leczenia chorób raka piersi u kobiet, jesteśmy jedynym krajem, który tego nie refunduje. Proszę Państwa, nikt się nie zastanawia nad tym, co się dzieje i nikt nie kontroluje tego, co do nas napływa, jaka ilość napływa chemii. Mam informację, że na jednym CMR-ze, proszę Państwa, do Polski przywożone są po kilka ciężarówek chemii, które wjeżdżają na zakłady przetwórstwa mięsnego. Dzisiaj pan minister dał swój wyraz niefrasobliwości w kontroli jakości żywności i norm bezpiecznej żywności, gdzie sam potwierdził pan Pinkas z panem głównym inspektorem weterynarii, że na, proszę Państwa, 152 zakłady przetwórstwa mięsnego, na 152 tysiące zakładów przetwórstwa mięsnego przez 8 miesięcy zrobili tylko i wyłącznie 400 kontroli porcji żywności.
Gdybyście Państwo odjęli dni wolne od pracy, wychodzi, że to są 3 badania dziennie przez 8 miesięcy na 152 tysiące zakładów. To świadczy, jak dbają o naszą, o nasze zdrowie i o surowiec, który wyprodukowują polscy rolnicy. Polscy rolnicy dostają za wołowinę 5,20 plus VAT, a konsument musi za nią zapłacić 40 zł. To dopiero idzie na eksport, tak zgadza się. To dopiero, proszę Państwa, kiedy ten film ujrzał, kiedy pokazywałem, jak wygląda rzeczywistość w polskim mięsie. Ten film, proszę Państwa, w ciągu 10 dni obejrzało ponad 1 680 000 ludzi. Zaczęła się dopiero debata i powinna się zacząć debata publiczna, poważna na temat jakości żywności. Dziwi tylko fakt, że lekarze onkologii, gdzie mają do czynienia z rozwojem chorób rakowych, proszę Państwa, o tym nie mówią. Czy po prostu możemy to traktować jako taką zasadę biznesową lekarzy, że im po prostu pasuje, że im więcej chorych, tym lepiej. Szczęść Boże. Szanowni Państwo, jak widać, mamy do czynienia z sytuacją jak z policji mrożka. Kontrolerzy, którzy powinni kontrolować jakość polskiego życia, stan bezpieczeństwa polskiego zdrowia, jednocześnie odpowiadają za te dziedziny wrażliwe, które powinny być przedmiotem kontroli. Ewidentny konflikt interesów. To, że Konfederacja zwraca uwagę na te fakty, powołując się przy tym na raport NIK, powołując się na twarde dane naukowe, Szanowni Państwo, nie czyni z nas bynajmniej, jak chciałby pan minister Ardanowski, wrogów, nieprzyjaciół polskiego producenta rolno-spożywczego. Wręcz przeciwnie, produkcja rolno-spożywcza jest dla nas sprawą narodową i dlatego Konfederacja mówi i mówić będzie o tym głośno, a ministra rolnictwa i wszystkich towarzyszących mu szefów resortów, szefów służb w randze ministrów, wzywamy do tego, żeby przeprosili za słowa, które wypowiadali na ubiegłotygodniowej konferencji, usiłując jak zwykle z tych, którzy wytykają błędy i zaniedbania, zrobić standardowo, a jakże ruskich agentów. Nie wiem, czy Państwo to słyszeliście, pan minister miał do powiedzenia tylko tyle, że miernik, który tutaj demonstrujemy, jest używany także w Rosji i w związku z tym jego wskazania nie mogą być traktowane poważnie. To słaby argument. Pytajcie Państwo ministrów, pytajcie specjalistów, pytajcie szefów służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, zdrowotne i jakość żywności, co naprawdę mają do powiedzenia polskiemu producentowi rolno-spożywczemu i polskiemu konsumentowi. Jak się słucha tego wszystkiego, to dochodzi się do nieodpartego wniosku, że gdybyśmy nie wydali tego miliarda na to wszystko, na te wszystkie służby, to byłoby znacznie lepiej niż teraz. Niż teraz ludzie by sami sobie mierzyli wskaźnikami, wszystko jedno, czy one są robione w Rosji, czy w Chinach, czy w Ameryce. Tam wskazują nauków to samo. Jest to po prostu kuriozum. Zarzucanie nam, że jesteśmy prorosyjscy, bo mierzymy rosyjską linijką, mierzymy długość czegoś tam. Proszę Państwa, jest to humoreska, ale na tę humoreskę płacimy miliardy. I z tym trzeba skończyć. Proszę Państwa, poproszę jeszcze o zabranie głosu pana ministra Krzysztofa Tobińskiego. Jedno zdanie. Szanowni Państwo, to jest bardzo optymistyczne. Kochani, myśmy badali tym urządzeniem wieprzowinę, mięso z tak zwanej polskiej świni. I ona wszystko spełnia normy. Z hodowli zagrodowych, dużych i mniejszych. To nie ma znaczenia. Tylko przepraszam Państwa, ale w Rzeczpospolitej obecnie w Polsce hodujemy tylko 4 miliony sztuk świń z tak zwanego polskiego prosiaka. Natomiast wszyscy spożywamy, nasza konsumpcja jest w przeliczeniu na żywe zwierzęta około 17 milionów sztuk. Czyli uwierzcie mi, ma szczęście ten, kto może faktycznie spożyć polską wieprzowinę. Badaliśmy jednocześnie tym przyrządem. Wieprzowinę przeważnie była to duńska i holenderska, tak? Czyli pochodząca z warchlaków. Też oczywiście nie generalizujmy, nie wszystkie, ale znakomita większość tych partii, tej wieprzowiny w
tuczu tak zwanym nakładczym, to była wieprzowina, która 2-3-krotnie przekraczała normy. Proszę Państwa, jak Państwo sami widzicie, Konfederacji zależy na tym, żeby polską zdrową żywność, którą produkują polscy rolnicy, polscy producenci, promować. Zależy nam na tym, żeby państwo polskie skutecznie zabiegało o to, żeby właśnie ta polska żywność była w obrocie, żeby ją rolnicy mogli dostarczać, również dostarczać w sprzedaży bezpośredniej. Również nie rozumiemy, dlaczego jest tak dużo ograniczeń, jeśli chodzi o sprzedaż i chcemy ten stan zmienić, jeśli chodzi o sprzedaż bezpośrednio od rolnika do konsumenta. Ten łańcuch dostaw też tam, gdzie można go skrócić, należy absolutnie skrócić po to, żeby można było bezpośrednio, jak to się mówi, od chłopa kupować żywność, która jest nieprzetworzona, która jest na miejscu. To również jest jeden z naszych celów. Chcemy wspierać... I skończyć może z tym hitlerowskim obyczajem, że trzeba się nie kolczykować. Chcemy jak najbardziej wspomóc wszystkich, którzy w Polsce produkują żywność, po to, żeby konsumenci mieli zaufanie i nie musieli wydawać ogromnych sum na zdrową żywność. Dziękujemy bardzo. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie, dziękujemy. Dziękujemy.